Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Teatru Złych Zakończeń. Bat and Theater, kochani, kontynuujemy oczywiście. Ostatnio w poprzednim odcinku zagraliśmy sobie bohaterem. Ale. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli zrobimy sobie dyplomację. Taką totalną dyplomację. Nie zamordujemy żadnego demona. Nie będzie żadnego ataku na suwerena. Będziemy dyplomatyczni. Będziemy uprzejmi. No i w sumie chyba tyle. I zagramy sobie oczywiście suwerenem. Jesteś suwerenem. Mieszkasz w zamku otoczonym sługami. To już w poprzednim odcinku mieliśmy, więc śmiało. Udziel mu dnia wolnego. Dobra. Budzi cię pukanie do drzwi. Podwładny wcześniej przeprowadził towarzysza. To panienka z niedalekiej wioski. Mówi, że jej rolą jest zostanie porwaną przez ciebie. Potem opowiada, że zaczęła robić się niecierpliwa, myśląc o nieuchronnym pojmaniu, więc przyszła, by nieco przyspieszyć bieg wydarzeń. Doceniasz jej szczerość, ale z przykrością informujesz ją, że nie planowałaś porywać żadnych ludzi. Wydaje się zawiedziona. Może źle odgrywam swoją rolę. Jak myślisz, jak mam robić to lepiej? Nie do końca rozumiesz pytanie. Myślisz, że ten świat za bardzo skupia się na przeznaczeniu. Mówisz jej, by poszła do domu i przestała się tym przejmować. Wydaje się, że panienka ma trudności ze zrozumieniem twoich słów. Nalega, abyś pozwoliła jej zostać. Chcę porozmawiać. Patrząc w jej oczy, ogarnia cię ciepło. To pierwszy raz, gdy człowiek spojrzał na ciebie bez pogardy. Zastanawiasz się, co powiedzieć. A pozwól jej zostać. Nie możesz odesłać panienki. Dopiero co przyszła. Prowadzisz z nią miłą, długą konwersację, wymieniając się historiami o waszych rasach. Jest zaskoczona, że demony wcale nie są takie, jak wszyscy opowiadają. Cieszy cię, że wydaje się, iż jest otwarta na takie sprawy. Opowiadasz jej o tym, że zawsze instruujesz swoją armię, by omijała ludzi, aby nie wzburzać tłumów i dowodzących im bohaterów. To wyjaśnia, dlaczego mieszkańcy mojej wioski nigdy nie zostali zranieni. To dzięki twoim rozkazom, prawda? Jesteśmy tacy wdzięczni. Zaskakują cię jej podziękowania. Zawsze sądziłeś, że ludzie są brutalnymi i nierozsądnymi stworzeniami. To dlatego zawsze atakują twoich służących, mimo że nie sprawiasz im kłopotów. Ale ta panienka jest inna. Żartujesz, że może przez cały czas ją okłamywałaś i tak naprawdę jesteś okropnie zła. Panienka śmieje się, mówiąc, że wcale nie przeszkadzałoby jej bycie twoim więźniem. Twierdzi, że ludzie w jej wiosce czasami ją wykańczają. Nie jesteś pewna, czy jej się podobasz, czy nie. W ich drzwiach pojawia się kolejny człowiek. Tym razem jest to bohater. Ponoć poszukuje panienki, która według pogłosek miała zostać przez ciebie porwana. Porwana? Wcale nie. Chciałam jedynie poznać suwerena. Nikt nie przeczytał wiadomości, którą zostawiłam? Po wyjaśnieniu wszystkiego bohater wyraża wielką ulgę, iż całe to nieporozumienie nie przyniosło tragicznych konsekwencji. Panienka przeprasza za sprawienie kłopotów, a bohater prosi ją, by wróciła z nim do wioski. Czujesz, że w twoim sercu zbierają się mylące uczucia. Zaskakuje cię, że w ogóle je posiadasz. Nie chcesz, by bohater odebrał ci panienkę. Zatrzymaj ją, albo pozwól im odejść. No dobra, pozwólmy. Jesteś pewna, że wróci, by spędzić z tobą więcej czasu. Będziesz musiała po prostu w to wierzyć, tak sobie powtarzasz. Skoro bohater i panienka odeszli, możesz wrócić do swojego wygodnego łóżka. Pokój wydaje się taki pusty. Czy to właśnie samotność? Masz nadzieję, że twoja nowa przyjaciółka wróci. Zamykasz na chwilę oczy. Gdy nagle trzaskają drzwi. Nim się orientujesz, wszystko wokół ciebie ogarniają płomienie. Co się dzieje? Próbujesz uciec, ale coś blokuje twoje drzwi. Nie potrafisz ich otworzyć. O co chodzi? Ktoś nie chciałbyś stąd wyszła. Czy to zdrada? Doprawdy? Co oni sobie myślą?
Czym będą rządzić, jeśli zamek spłonie? Nie chcesz wierzyć, że to twoi podwładni cię zdradzili, ale to nie może być przypadek. Niewdzięczne dranie. Dusisz się gęstym, czarnym dymem. Nie możesz uwierzyć, że umierasz przez tych tchórzy. Rozliczysz się z nimi w piekle. Zakończenie spalonego suwerena. Ciekawe, ciekawe. Dobra, ale znów sobie to oddamy. Tyran nie, a społeczność nie, zaborczość nie. Zagramy teraz podwładnym. Zobaczymy, co się stanie, jeżeli będziemy właśnie grać teraz podwładnym. Pomiń. Posłuchaj. Nie jest ci dane spać za długo. Budzą cię twoi przyjaciele. Okej, wredne. Jeden z nich nadepnął na ciebie dość mocno. Pytasz, o co im w ogóle chodzi? Opowiadają, że planują rewolucję. Chcą pozbyć się obcego suwerena i wybrać nowego władcę. Obecnego, przepraszam. Pytają, czy w to wchodzisz. A ponieważ jesteś dość leniwym podwładnym, opierasz się. Oczywiście, że to brzmi jak dużo roboty. Może dajmy se spokój. Twoi przyjaciele podważają twoją lojalność. Okej, zabijmy suwerena. Chłopaki, przecież nie jest taka zła. Weźmy to. Twoi przyjaciele wyglądają na zawiedzionych. Przepraszają, ale nie dajesz rady zapytać, po co przeprosiny. Jeden z nich pyta cię za gardło. Ten, kto nadal jest lojalny suwerenowi, nie należy do tego zamku. Rozumiesz, prawda? Jej szpony zaciskają się wokół twojej szyi. Nie próbujesz się bronić. Mają przewagę liczebną. Już wiesz, jak to wszystko się skończy. Mówisz im. Okropna rzecz zrobić coś takiego przyjacielowi. W odpowiedzi podrzynają ci gardło. Szybkie. Zakończenie oddanego podwładnego. Dobra. Wiemy już, jak skończy się ogólnie, że niestety ominiemy to wszystko, okej. Okay. Zabijmy suwerena. Mówisz, że to był tylko taki żart i wyjaśniasz, że totalnie w to wchodzisz. Twierdzą, że twoja fryzura to jedynie żart. Jak ci się uda. Serio, to jest genialne. Te teksty są zajebiste. Nieważne, czy naprawdę chcesz mordować suwerena. Zdajesz sobie sprawę, jak źle skończyłbyś, gdybyś się im sprzeciwił. A jeśli cały ten zamach nie wypali, zawsze możesz udawać, że przez cały ten czas byłeś niewinny. Lecz pod tą osłoną sztucznej pewności siebie, obawiasz się, w co takiego właśnie się wpakowałeś. Wychodzisz ze swoimi przyjaciółmi na zewnątrz, by porozmawiać więcej o planie. Ciekawi cię, czy mają jakikolwiek pomysł. Wymyślili sobie, że zamkną ją w jej sypialni, a sypialnię podpalą. Cóż za głupi plan. Jest tyle rzeczy, które mogą pójść nie tak. Dociera do ciebie, że twoi przyjaciele są jedynie hordą zagubionych bandziorów, bezużytecznych bez czyjegoś przywództwa. Twojego przywództwa. Wraz z bezpośrednią konfrontacją wystąpiłyby pewnie wielkie straty. I mimo, że efektowne śmierci zdecydowanie dodają rewolucjom zabawy, to nie najlepszy plan. Twoi przyjaciele się zgadzają i mówią, że ty powinieneś być zabójcą. O, tak nie chciałeś, by do tego doszło. Ale teraz nie możesz się wycofać. Będziesz musiał być tym, który zamorduje suwerena. Poza tym, nie ma żadnego innego ochotnika. Ty i twoi przyjaciele odwracacie się, widząc, że dwójka ludzi podsłuchiwała waszą rozmowę. Uciekają do zamku. Czy zmierzają do pokoju suwerena? Cholera! Suweren na pewno was zabije, jeśli dowie się, że planowaliście spisek. Biegniesz za ludźmi do środka. Jak przypuszczałeś, panienka już gorączkowo tłumaczy wszystko suwerenowi. Krzyczysz, że ludzie są kłamcami. Przybywają twoi przyjaciele, gotowi by cię wesprzeć w zeznaniach, czego wcale nie robią, zamiast tego zwalają całą winę na ciebie. Krzyczą, że to wszystko było twoim pomysłem, że oni tylko płynęli z prądem, bojąc się, co zrobisz, jeśli odmówią pomocy. Nie możesz uwierzyć, że okłamywali tak suwerena. Wiedziałeś, że nie wolno było im ufać. To ty nie miałeś wyboru, nie oni. Wszyscy krzyczycie na siebie nawzajem, aż suweren też zaczyna krzyczeć, żebyście zamknęli jadaczki. Bez względu na to, kto spisek rozpoczął, jestem zmuszona ukarać wszystkich, abyście znali swoje miejsce. Pod moją podeszwą. Brzmi groźnie, ale ostatnio cały czas tylko śpi.
Nie sądzisz, że ma wiele siły. Słyszysz, jak twoi zdradzieccy przyjaciele mamroczą coś o powrocie do planu, a i nagle drzwi się zatrzaskują. Ty, suweren i ludzie jesteście uwięzieni w środku. I wtedy cały pokój zajmuje się ogniem. Bijesz w drzwi, krzycząc przekleństwa w stronę tych, którzy cię zdradzili. Dołącza cię bohater, przysięgając, że ich wszystkich zabije. O, gdyby tylko było to jeszcze możliwe. Suweren łapie cię za gardło. Płaczesz o litość. Zostałeś wciągnięty w ten bałagan. Jesteś pewien, że gdybyś nie stanął po ich stronie, zginąłbyś o wiele wcześniej. Ale suweren nie wysłuchuje twoich błagań. Przebija twoje serce swoimi szponami. Przynajmniej poszło szybko. Zakończenie zdradzieckiego podwładnego. No dobra, tylko teraz pytanie. Jak możemy to wszystko ustawić, żeby odblokować kolejne endingi? Bo co tu jest? Bad end. Suweren podwładny 5 na 9. Czekajcie, czekajcie. O, tu mamy wszystko rozpisane ładnie, okej. Oki. Dobra, podwładny rozpoczyna swoją historię. Podwładny dostaje dzień wolnego. Podwładny przeprowadza pojedynkę do zamku. Podwładny zostaje uwikłany w spisy przeciwko suwerenowi. Skłonność bohatera dyplomacja. Skłonność suwerena zaborczość. Rozumiem, że to jest jeszcze... Że panienka zostaje, okej. Okay. No dobra, spróbujmy. Nie chcę wychodzić z teatru. Pomijmy sobie to wszystko. Udzielmy mu dnia wolnego. Pozwól jej zostać. Zatrzymaj ją. Panienka przyszła tu, ponieważ chciała zostać porwana, prawda? Wysłuchasz jej prośby. Mówisz bohaterowi, że nie pozwolisz mu, by zabrał panienkę. Panienka zapewnia cię, że do ciebie powróci, ale nie zamierzasz jej puścić. Bohater jest ostrożny. Skoro nie chcesz puścić jej wolno, może demony naprawdę są złe. A jeśli to prawda, będę zmuszony cię unicestwić. Nie pozostawia ci wyboru. Mordujesz bohatera, nim ten ma szansę odebrać ci panienkę. Jest przerażona. Nic nie rozumiesz. Czyż nie mówiła, że woli to miejsce od jej wioski? Teraz nie musi tam wracać. Stawiasz krok w kierunku panienki, lecz ona odsuwa się w kąt. Naprawdę nie rozumiesz. Coś ostrego przebija twoje plecy. Bohater? Nie, on już... To jeden z twoich podwładnych. Panienka krzyczy. Twój sługa się na ciebie rzuca, rozrywając cię swoimi pazurami. Nie jesteś w stanie walczyć. Wyrządził zbyt wielkie szkody. Nie możesz się ruszać. Twoja krew zalewa wszystko dookoła. Nie możesz uwierzyć, że spotkało cię coś takiego. Dlaczego? Zamordowana przez własnego podwładnego. Okej, czyli to było zakończeniem zdradzonego suwerena B. Jak to teraz wygląda? Ale nadal się nie odblokowało. Okej. Rozumiem. Jeżeli robimy to, to tu musi być zaborczość. Tu może być nieważne. Pomijmy. Posłuchaj, co ma do powiedzenia. Zabijmy suwerena. Zakradasz się do sypialni suwerena, ale zostajesz tam ludzi. Z uwagą się im przyglądasz. Nie wiesz, co takiego w nią wstąpiło, ale suweren znikąd rzuca się na bohatera, mordując go. Podchodzi do panienki, którą wcześniej tu sprowadziłeś. Póki uwaga władczyni jest tu odwrócona, decydujesz, że to twoja szansa. Odpalasz swój skryty atak, trafiając ją prosto w plecy. Wzdryga się, dając ci wystarczająco przewagi, by powalić ją na ziemię. Rozrywasz ją na strzępy, aż przestaje się ruszać. Więcej bałaganu niż ktokolwiek by chciał. Panienka szepcze coś w kącie. Dziękuję za ocalenie mnie. Nie było to twoim zamiarem, ale wygląda na to, że to twój uczynek można uznać za heroiczny.
Mówisz panience, by wróciła do domu. To miejsce jest niebezpieczne. Podąża za twoją radą i opuszcza zamek. Twój zamek. Jesteś nowym suwerenem. Zakończenie heroicznego podwodnego. Dobra, czyli tu już mamy wszystko. Tu już mamy wszystko. Jak to teraz ma wyglądać? Czyli tu już mamy odblokowany ten bad end. Właśnie, czy to jest już odblokowane? Nie jestem pewny. No popatrzcie, tu mamy w sumie nieodblokowane, ale tu mamy już bad end. O. Dobra, musi być aspołeczność. Tylko aspołeczność. Musi być tylko... Nie. Tylko aspołeczność. Bez zaborczości. Pomiń. Czekajcie, bo coś pomyliłem. Dostaję dzień wolny, okej. Okay. Podwodny przeprowadza pieniądze do zamku, okej. Okay. Tak. No właśnie. Nie. Niewierność, a społeczność, tyran, nie. O. No właśnie. Nie no, dajemy jej normalnie. O. Nie, on tu nas zabija. Tu nas zabija, nie rozumiem trochę tego. Okej, okay, to już mieliśmy. To też mieliśmy. To też mieliśmy. Rozumiem, że to jakimś cudem już też mamy. No, to wychodzi. Rozumiem, że te bad endy już są po prostu wykonane. Nie wiem, czemu to się nie świeci, ale okej. Jak to wygląda z suwerenem? Jak to wygląda z tym suwerenem? Nie. No dobra, heroizm i dyplomacja. Jak to będzie wyglądać? Udzielę mu dnia wolnego. Z chęcią przeprowadziłbyś wszelkie konwersacje świata ze swoją nową przyjaciółką, ale ludzka dziewczyna w zamku to nic dobrego. Upewniasz się, że twoja wredna mina jest na miejscu i mówisz, żeby spadała. Ale okazuje się, że panienka jest bardzo uparta. Nie chcesz jej zranić, ale nie chcesz tak, żeby stało jej się coś złego, gdy stąd wyjdzie. Myślisz, że cała ta sytuacja to jeden wielki bałagan. Serio. Wbrew zdrowemu rozsądkowi pozwalasz jej na chwilę zostać. Prowadzisz z nią miłą, długą konwersację, wymieniając się historiami o waszych rasach. Okej, okay, no to już było. Dobra, uderza z nienacka, przebijając się swoim ostrzem. Nawet się nie zawahał. A, wyszłaś z sprawy. Jak mogłaś na to pozwolić? Niesprawiedliwe, myślisz. Po wszystkim, co zrobiłaś, by tego uniknąć, i tak nie uciekłaś przeznaczeniu. Mężny bohater zawsze dopadnie nikczemnego demona. Nigdy nie powinnaś była ufać człowiekowi. Patrzysz nieobecnym wzrokiem, jak bohater wyprowadza panienkę z zamku. Porwana przez demona. Przynajmniej dostała to, po co przyszła. Dołączasz do swoich żołnierzy w wiecznym odpoczynku. Dobra. Zdradzony suweren. Jak to dalej wygląda? Zostaje dźgnięta przez bohatera. Nie wiem, jak to czytać, wiecie? Suweren się budzi. Suweren każe wracać panience, a społeczność, okej. Okay. No dobra, weźmy heroizm, a społeczność. I tyrana. I spróbujmy jeszcze raz. Masz, idź. Wracaj do domu. Zatrzymaj ją. No nie, to już mieliśmy. Kurde, to już mieliśmy. Od teraz będziesz ochraniała panienkę już zawsze.
Samolubny suweren B. Suweren przegrywa walkę z bohaterem. To mieliśmy. Suweren nie chce dzielić się panienką. Też mieliśmy. Heroizm. Myślę, że troszeczkę mamy za mało panienki odblokowanej, bo patrzcie, że... Nie. Panienkę mamy tylko raz. Tylko i wyłącznie raz. Spróbujmy sobie. Przedstaw się. Suweren mówi ci, żebyś spadała. Niemiłe, przecież dopiero to przyszłaś. Posłuchaj. Nie chcę sprawiać żadnych kłopotów, więc postanawiasz, że czas na powrót. Podczas swojej drogi napotykasz bohatera. Pyta, co ty wyprawiasz. Czy nie wiesz, że zamek suwerena jest jakby zaraz obok? Tłumaczysz mu, co się wydarzyło. Bohater myśli, że go okłamujesz. Pyta, czy demony wyprały ci mózg. Co za palant. Denerwuje cię, że ten samozwańczy bohater cię tak traktuje i odchodzisz zburzona. Wracasz do wioski sama. Wszyscy tak się ciebie martwili. Zasypują ci milionem pytań, a ty odpowiadasz im, co cię spotkało. Wyjaśniając, że suweren nie ma zamiaru nikogo skrzywdzić, pośród twarzy w tłumie zauważasz niepewność i strach. Ludzie szepczą między sobą, gdy opowiadasz swoją historię. Przerywa ci staruszek. Nazywa cię sympatykiem demonów. Tłum zaczyna cię wzburzać. Nic nie rozumiesz. Powiedziałaś im prawdę. Czy ci nie wierzą? Wszyscy zaczynają spekulować, co tak naprawdę musiało się wydarzyć. Wymyślają złożone kłamstwa i mówią, byś udowodniła swoją niewinność. Pytają, jakim cudem powróciłaś bez pomocy bohatera? Niemożliwe, że uciekłaś suwerenowi bez żadnego draśnięcia. Musisz spiskować z demonami, próbując oszukać wszystkich, by uwierzyli, że nie są okropnymi bestiami, które wszyscy znają. Tak ci mówią. Czy mieszkańcy twojej wioski zawsze byli oślepieni swoim strachem i nienawiścią do rzeczy, których nigdy nie poznali? Zastanawiasz się, jak umknęło to twojej uwadze? Zostajesz pojmana przez tłum, a głosy z każdej strony wołają o publiczną egzekucję. Masz spłonąć na stosie. Nie chcesz umierać. Zastanawiać się, czy łatwiej byłoby ukryć prawdę. Nie podoba ci się ta myśl. Zawsze żyłaś bez kłamstw, więc dlaczego to się stało? Dlaczego zostajesz ukarana? Słyszysz sprzeciwiające się głosy swojej rodziny i sąsiadów, ale oni tak jak i ty są bezsilni. Mogą tylko patrzeć, jak płoniesz, a ty możesz jedynie wołać do nich. Tak bardzo, bardzo ci przykro. Zakończenie straconej panienki. Dobra, jak to wygląda dalej? Panienka zostaje spalona na stosie, okej. Skłonność bohatera oddanie. Panienka odchodzi, gdy jest o to poproszona. Rozumiem, że tu panienka nie odchodzi, jak jest poproszona. Posłuszeństwo. Ciekawe. A poczekajcie, teraz zrobimy sobie dyplomację. Zostaniemy przy tej dyplomacji, jak właśnie miało być. Zagramy sobie znów z suwerenem. Damy mu znów dzień wolny. Powiedz jej, żeby wracała do domu. Dobra, panienka robi, co jej kazano i wychodzi z pomieszczenia. Wygląda na to, że możesz wrócić do łóżka. Ale nie jest ci dane odpoczywać za długo. Aha, czyli to samo. Znów to samo. Tu jeszcze nie mamy odkrytego. To dobra, damy mu głód i zagramy sobie oczywiście panienką. Przedstaw się. Przedstawiasz się i wyjaśniasz, że jesteś panienką z pobliskiej wioski. Ale nagle rzuca się na ciebie i zaczyna gryźć. Mocno. Ała. Ten plan był okropnie głupi, myślisz. Dlaczego Bóg nie nagrodził cię cierpliwością? Dlaczego szukałaś kłopotów?
Nie jesteś wcale zła czy coś. Oczywiście to była twoja wina, że zaufałaś, iż demon nie pożre cię bez uprzedzenia. Zgaduję, że to twoja kara za kwestionowanie przeznaczenia. Demon pożera cię kawałek po kawałku, aż nie zostaje z ciebie nic. Zakończenie pożartej panienki. Jak to wygląda? Tu mamy bad end, okej. Panienka poznaje suwerena, bo tak, tu on jej nie zjada, czyli poznaje. Skłonić suwerena a społeczność, czyli każe jej iść. Panienka odchodzi, gdy jest o to poproszona. Coś z bohaterem jest jeszcze innego. Okej, czyli tak, a społeczność, tobie już głód wyłączamy. Posłuszeństwo i zagramy bohaterem. Dobra. Ucieknij jak tchórz. W drodze do zamku suwerena zauważasz panienkę zmierzającą w stronę wioski. Nie mogła zbiec z zamku, prawda? Możliwe, że to ta panienka, którą miałeś osalić. Chodzisz do niej ciekawy. Pytasz panienkę, co wyprawia. Czy nie wie, że zamek suwerena jest jakby zaraz obok? To niebezpieczne. Panienka tłumaczy ci, że porozmawiała z suwerenem i okazuje się, że demony wcale nie planowały skrzywdzenia mieszkańców wioski. Dobra, uwierz mi jej. Nie masz powodu, by zakładać, że cię okłamuje, mimo że ciężko uwierzyć w jej historię. Wydaje ci się, że możesz jej zaufać. Mówisz jej, że zaskoczyło cię, że demony wcale nie są takie złe, jak ci wpajano. Mieszkańcy wioski muszą się o tym dowiedzieć. Wracać do wioski, wszyscy tak się o was martwili. Chwalą cię za odwagę. Ale panienka od razu stawia sprawę jasno. Wcale nie została uratowana, bo w ogóle nie było od czego jej ratować. Mieszkańcy wioski proszą cię o wyjaśnienie. Mówisz im uprzejmie, że jedynie spotkałeś panienkę w drodze do zamku, więc nie jesteś w stanie wyjaśnić, co w nim zaszło. Dziewczyna wyjawia wam, że spotkała suwerena i że tej wcale nie podoba się pomysł porywania panienek czy innych starszych czynów. Mieszkańcy wioski spoglądają na ciebie w niedowierzaniu. Nie próbują nawet ukryć tego, że uważają historię panienki za zmyśloną. Ty oczywiście jej wierzysz, ale aby udobruchać mieszkańców, zgłaszasz się na ochotnika, by porozmawiać z demonami. Tak na wszelki wypadek. Tłum zaczyna szeptać między sobą. Jesteś zbyt zajęty myśleniem o tym, jak świetnym bohaterem jesteś, by dosłyszeć, o czym rozmawiają. Z zamyślenia wyrywa cię głos członka starszyzny. Błaga, byś od razu poszedł na spotkanie z suwerenem i mówi, że do twojego powrotu będą pilnować panienki. Wydaje ci się, że plan brzmi dobrze, ale atmosfera panująca wokół was jest niepokojąca. Ominęło cię coś? Nie jesteś całkiem pewien, co takiego się dzieje, ale wydaje ci się, że to nie najlepszy pomysł, by zostawiać panienkę z innymi. Nagle panienka rzuca się do biegu. Myślałeś, że współpracujecie. Jej zachowanie przekonało tłum, że od samego początku była jedynie kłamcą i czarownicą. Wszyscy krzyczą, byś schwytał ją i jej przyjaciół, demony, ale to nie brzmi jak heroiczny czyn. Nic nie poradzisz, ale jesteś przekonany, że nie mają racji. Musisz ją dogonić i porozmawiać z demonami, by wyjaśnić całe to nieporozumienie. Dzielnie wybiegasz w pościg za panienką, prosto w stronę zamku suwerena. Powietrze wokół ciebie staje się gęste i ciemne, gdy wkraczasz na obce terytorium. Demoniczny mizmat? A nie, to zwykły dym. Widzisz panienkę, lecz ta już się zatrzymała. Cały zamek pochłaniają płomienie. Spuszczasz oko z panienki tylko na chwilę, a ta od razu gdzieś znika. Zbliżasz się do zamku, a otaczający go dym jest zbyt gęsty. Myślisz o odwrocie. Panienka może potrzebować pomocy, ale przecież nic nie widzisz. Nie dasz rady jej odnaleźć. Możliwe, że przez cały ten czas się okłamywała. Czyżby to była pułapka? Czy warto ryzykować życiem dla kogoś, komu miałeś nie ufać? Coraz ciężej jest ci utrzymać się na nogach. Nie. Wejście tam równałoby się samobójstwem. Wrócisz do wioski i wytłumaczysz się mieszkańcom, że nie mogłeś nic zrobić. Spóźniłeś się, a panienkę przejęły demony. Zakończenie bohatera świadka A. Dobra. Więc inaczej. Inaczej. Ufność. Wierzę w historię panienki. Okej.
Więc teoretycznie możemy poznać teraz historię panienki. Przedstaw się. Posłuchaj. Zaskakuje go, że demon wcale nie są takie złe, jak wpajano wam przez całe życie. Wasza dwójka powraca do wioski z nadzieją, że mieszkańcy was wysłuchają. Wszyscy bardzo się o was martwili i cieszą się, że bohater cię ocalił. Od razu stawiasz sprawę jasno. Wcale nie zostałaś uratowana, bo w ogóle nie było od czego cię ratować. Mieszkańcy wioski wyglądają na zdziwionych i pytają bohatera o wyjaśnienie. Mówi im, że spotkał cię w drodze do zamku, więc nie jest w stanie wytłumaczyć im, co cię tam spotkało. Wyjaśniasz, że spotkałaś suwerena i że wcale nie podoba się jej pomysł porywania panienek czy innych okropnych czynów. Mieszkańcy znów zwracają się do bohatera do blablabla. Czujesz się urażona, że ważniejsze jest jego zdanie, ale nic o tym nie wspominasz. Bohater ogłasza, że wierzy w twoją historię, ale zgłasza się też na ochotnika, by móc samemu porozmawiać z demonami, by się upewnić. Tłum zaczyna szeptać między sobą. Słyszysz słowa jak oszustwo i sympatyk demonów, co sprawia, że marszczysz brwi. Wstrząsa tobą fakt, że wszyscy wahają się, by ci zaufać. Czy sam bohater ci ufa? Nie jesteś już pewna. Ruszek boga bohatera, by od razu poszedł porozmawiać z suwerenem. Mówi, że powinna zostać pojmana i okrzyknięta szaloną do momentu powrotu bohatera. Tłum się z nimi zgadza. Bo oczywiście, jeśli spiskujesz z demonami, nie mogą opuścić gardy. Wioska mogłaby zostać zaatakowana przez potwory. Bohater się nie odzywa. Jeśli dalej tak pójdzie, to na pewno zamkną cię w celi. A jeśli ktokolwiek ma cię więzić, niech będzie to suweren, nie twoi sąsiedzi. Złap bohatera i biegnij, odejdź sama. Złap bohatera i biegnij. Pewna siebie, ogłaszasz, że będziesz towarzyszyć bohaterowi. Boisz ryzykować życiem tam, niż ryzykować życiem w wiosce, której mieszkańcy ci nie ufają. Nikt nie wie, jak zareagować. Chwycasz bohatera za ramię i wyruszasz w drogę, nim ktokolwiek zdąży was zatrzymać. Ale gdy zbliżasz się do budynku, zauważasz, że coś jest okropnie nie tak. Wszystko jest w ogniu. Z suwerenem. Musisz się upewnić, że jest bezpieczna. Rzucasz się do biegu, nim bohater ma szansę cię powstrzymać. Wyglądasz się uciekającym demonom, lecz nie dostrzegasz między nimi suwerena. Wbrew zdrowemu rozsądkowi biegasz do płonącego zamku, by ją odnaleźć. Szybko odnajdujesz sypialnię suwerena, ale jej drzwi są zaczaśnięte. Klamka jest zbyt gorąca, by jej dotknąć. Nie masz wystarczająco sił, by je otworzyć. Bijesz pięściami w drewno, zrezygnowana. Co sobie myślałaś? Wszystko dlatego, że zapomniałaś o swojej roli. Przecież tylko bohaterowi udałoby się dokonać czegoś takiego. Zaczynasz kaszleć. Dym jest za gęsty. Nie możesz oddychać. Dociera do ciebie, że nie pozostało ci za wiele czasu. Rzucasz się w stronę schodów, by się ocalić. Ale ogień rozprzestrzenia się szybciej niż przypuszczałaś. Nie dasz rady. Nie możesz powstrzymać śmiechu. Ha, cóż za żart. Panienka ratująca demona? Gdybyś tylko trzymała się swojej roli, nic takiego by się nie wydarzyło. To dokładnie taka kara, na jaką zasłużyłaś. Pozwalasz ogniowi oczyścić twą duszę. Zakończenie altruistycznej panienki A. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Gra od Shiro, a my się jeszcze spotkamy raczej w Bat and Theater. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce. Hej, hej!